Uczniowie zespołu szkół rolniczych w Kaczkach Średnich zorganizowali turniej piłki siatkowej w ramach obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na parkiecie rywalizowały 3 drużyny, wśród nich była również kadra pedagogiczna szkoły. Turniej rewelacyjny, dlatego że i nauczyciele, i uczniowie zarówno polscy, jak i uczniowie ukraińscy odliczyli się tutaj rewelacyjnie. Mało tego, dodam jeszcze, że mamy gości też ukraińskich z technikum. Gra z nami pani Irena Wojczuk, która pracuje u nas w sekretariacie. Także dzięki uprzejmości i też inicjatywie pani dyrektor Elżbiety Karwackiej może to wszystko tutaj się odbywać i no, jestem bardzo dumny z tego, że młodzież tak wspaniale odlicza się. Nie wynik był jednak w tym wszystkim najważniejszy. Turniejowi przyświecał bowiem cel charytatywny. Wszyscy uczestnicy, a także kibice, których na trybunach nie brakowało, grali dla Ukrainy. Gramy dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Prowadziliśmy też zbiórkę darów i chcieliśmy uzupełnić tą zbiórkę też o te rzeczy, których być może, że zabrakło w tych darach, które tutaj zostały ofiarowane przez naszych uczniów, nauczycieli. Zebraliśmy już, myślę, że około 2000 zł na to wszystko, a tylko pojemność sali no, powoduje, że ci następni uczniowie, którzy przychodzą po bilety, są odsyłani. Dzisiaj wyszliśmy bardzo dobrym składem z chłopakami. Drużyna Ukrainy też również miała bardzo dobry skład. Grało się bardzo fajnie pod pretekstem charytatywnym. Bardzo fajna zabawa. Dla nas, jako dla uczniów, gdzie w szkole, w której uczestniczą uczniowie z Ukrainy, też mamy z nimi kontakt, zaprzyjaźniamy się z nimi, też chcemy wspomagać ich w jakikolwiek tylko sposób możemy, jeżeli to się łączy również ze sportem, z jakimś taką akcją, gdzie wszyscy nauczyciele, uczniowie biorą w tym udział, to myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny motyw na to. Powiat turecki od początku wojny wspiera naszych sąsiadów z Ukrainy. Parę miesięcy temu wszyscy radni powiatu tureckiego, pracownicy starostwa wsparli już ponad 100 chyba żołnierzy na Ukrainie. To wóz po brzegi wypchany pojechał właśnie na Ukrainę. I to bardzo, bardzo fajne, że się odbyło. Uczniowie zza naszej wschodniej granicy bardzo dobrze zaaklimatyzowali się w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat turecki. Bardzo dobrze, zresztą to widać, myślę, że na załączonym obrazku grają tutaj. Nawet drużyny są mieszane, ponieważ dziewczyna z Ukrainy gra w drużynie wygranej z Dnia Chłopaka i no, tak jak mówiłem, mamy ucznia z technikum po drugiej stronie ukraińskiego, także turniej jest. No myślę, że inicjatywą bardzo ważną i udaną. Jako organ prowadzący, to już wcześniej z dyrektorami rozmawiałem, że mamy taki zespół przygotowawczy, który no, najwięcej było młodzieży z Ukrainy, zespole szkół rolniczych w Kaczkach. Tutaj przez okres wakacji też odbywały się zajęcia, ale widać, że bardzo fajnie przyjęta ta młodzież przez naszą młodzież, za co bardzo dziękuję. No, czują się dobrze, no i tak to powinno być. Uczniowie z Ukrainy mogą liczyć na wsparcie swoich polskich kolegów. Jednym z uczniów, który uczęszcza do zespołu szkół rolniczych, jest Wiktor z Chersonia. Bardzo dużo ludzi z Polski powiedziało o tym, co w Ukrainie jest taka teraz sytuacja. I my tego bardzo potrzebujemy, waszej pomocy. Mam tato u mnie wojskowy. Do tej wojny my mamy normalne życie i wszystko było dobrze, jak u wszystkich w Europie, w Polsce. A teraz tak, musimy być tutaj, nie w domu, ale bardzo dziękujemy Polsce za to. Podczas turnieju udało się zebrać 2041 zł.